Cześć moi drodzy, słuchajcie, przyjechaliśmy, jest godzina 21 z minutami. Ja zrobię tylko kanapki na jutro do szpitala, jak będziemy już jechać, bo Marcela już powoli zasypia. Więc zrobię kanapki i przejdę do drugiego pokoju, aby powiedzieć Wam tak naprawdę, jak wyglądała cała ta zbiórka tych pieniędzy, jak będzie wyglądało losowanie oraz co będę chciał jeszcze dać niektórym osobom za to, że wsparli nas, jeśli chodzi o operacji Marceliny. Więc robię kanapki i zaraz do Was wracam. Moi drodzy, kanapki zrobione. Wezmę tylko napój. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda mieszkanie. Więc niewielkie mieszkanie. W zasadzie tu jest tam salon, gdzie jest Marcela i moja żona. Światło nie zgasiło. Cholera. Tu. Tu. Tu jest łazienka i tu jest pokój. Słuchajcie, traf chciał, tak naprawdę, zamykam. Traf chciał, słuchajcie, że akurat w tym pokoju, zobaczcie, jeszcze nie zdążyli kupić łóżka, bo jest to para. Para, która zaczęła teraz wynajmować te, słuchajcie, mieszkanie. Oni nie mają matraca, bo jeszcze nie zdążyli kupić, pralki też nie zdążyli kupić, więc mając to na uwadze, słuchajcie, powiedzieliśmy, ok, no bo wynajęliśmy te mieszkanie na ponad 2 tygodnie, czy 2 tygodnie, czekaj, od 27 do 7, niecałe 2 tygodnie w zasadzie. Więc zaraz chciałbym Wam trochę powiedzieć na temat tego, jak będzie wyglądało to losowanie 23, bo tak naprawdę to losowanie miałem, słuchajcie, zrobić 22, ale zrobimy 23, gdyż jutro Marcela będzie miała tą operację, więc chciałbym skupić się tylko na niej, a nie myśleć tak naprawdę o tym, żeby zrobić to losowanie. Więc myślę, że jeden dzień poczekacie, będzie to na live'ie, więc będziecie wszystko widzieć. Pierwszy raz będę robił takiego live'a, słuchajcie, gdzie nie można, wiecie, montować tego filmu, wycinać, skracać i tak dalej. Więc to może być całkiem ciekawie. A zawsze wieczorami, czyli zazwyczaj wieczorami, słuchajcie, nie zawsze, zazwyczaj wieczorami, siadam jeszcze do komputera i robię pewne rzeczy zaległe, które mi zostały. Między innymi jakieś faktury, czy tam maile. Czasami też robię vlogi dla Was, więc musicie wiedzieć, że te moje vlogi, które nie są w ogóle profesjonalne, one są tworzone tak naprawdę wieczorami po godzinach. I zwróćcie uwagę w ogóle, jaki jest hałas. Nie wiem, czy Wy słyszycie, ale muszę Wam chyba to pokazać. Czekajcie, pokażę Wam raczej. Odwrócę kamerę. Ja otworzyłem, słuchajcie, okno i tu cały czas jeżdżą samochody, nie? Jest 22 godzina, więc jest straszny hałas tutaj tak naprawdę. My mamy do naszego szpitala, czy powiedzmy tam do tej placówki medycznej jakieś 7 minut drogi. Moja żona wybrała tak naprawdę to mieszkanie tylko dlatego, że wiemy, że będzie problem z parkowaniem samochodem, czyli będziemy tak naprawdę piechotą albo wózkiem z Marceliną podążać na rehabilitację z powrotem, bo nie mówiłem Wam wcześniej jeszcze o tym, ale my przez 2 tygodnie będziemy się rehabilitować z Marcelą w tej Warszawie. I teraz, co jest bardzo ważne, co na pewno Was też interesuje, to jest to, że słuchajcie, całkowity koszt, jaki ponieśliśmy z tego tytułu, że był ten zabieg, potem rehabilitacja, pobyt, to jest ponad 40 tysięcy złotych. Udało nam się, słuchajcie, do tej pory, czyli do 21, dzisiaj mamy 21, jutro jest operacja, do 21 udało nam się zebrać od Was, darczyńców, od tych ludzi, którzy chcieli nas wesprzeć tak naprawdę, 9 tysięcy złotych, niecałe, więc resztę mamy, słuchajcie, przygotowane na tą operację. I teraz, co jest jeszcze bardzo ważne, słuchajcie, tak jak Wam powiedziałem, miało być to losowanie 22, ale zrobimy 23. I teraz 23, słuchajcie, czyli za 2 dni, dzień po operacji mojej starszej córki, moja młodsza córka ma urodziny, w związku z czym poproszę ją, żeby ona właśnie wylosowała kogoś z Was, kto wygra tą główną nagrodę. Ponadto, słuchajcie, zadecydowałem, nie wiem, czy nie zamknąć balkonu, żeby było po prostu lepiej. Już jestem, słuchajcie, 23, tak naprawdę moja młodsza córka ma urodziny, więc to ona będzie losowała. Każdego z nas może spotkać taki przypadek zdrowotny, choroby, udaru, zawału i tak dalej. Więc doszedłem parę lat temu do takiego wniosku, że będę żył każdego dnia w taki sposób, tak jak miałby być to ostatni dzień mojego życia. Mało tego. I będę traktował też inne osoby tak, jakby one miały ostatni dzień swojego życia. Dlatego, moi drodzy, że my w tym całym ciągu, w tym wyścigu szczurów, w tej perspektywie dążenia do doskonałości, dążenia do celów, do marzeń, do rzeczy materialnych, tak naprawdę zapominamy, czym tak naprawdę jest życie albo w jakiej istocie. I teraz
Wielu z Was nie lubi takich tematów i ja to rozumiem. Słuchajcie, ja akurat jestem troszeczkę inny, może dziwny albo trochę głupi dla niektórych, ale ja uważam, słuchajcie, że wiecie, to życie tak naprawdę u nas, dla mnie tak naprawdę jest czymś wartościowym pod tym kątem chociażby, aby przeżyć w taki sposób, abym ja był spełniony w tym, co robię i aby otoczenie, w którym funkcjonuję, albo rodzina, w której jestem, też była spełniona, była też zadowolona z życia, była też szczęśliwa, więc ja staram się w większości swojego czasu dawać, czasami też biorę, bo tak naprawdę na tym to polega, żeby taka harmonia, taka proporcja, odpowiednia proporcja tego, co dajesz, co dostajesz, była zachowana. Egoizm polega na tym, słuchajcie, że na pierwszym miejscu stawiam siebie. Ja muszę się czuć dobrze, ja muszę być wesoły, ja muszę być szczęśliwy, ja muszę być zadowolony, ja muszę czuć, że w każdej chwili, w jakiej tutaj jestem, to jestem takim człowiekiem spełnionym. I tak naprawdę niektórzy ludzie mogą na mnie krzywo patrzeć, ale ja już przestałem się tym przejmować. Też wam to radzę tak naprawdę, abyśmy się nie przejmowali tak naprawdę rzeczami, które nie mają wpływu albo mają błędny wpływ na postrzeganie nas samych w świecie, w którym jesteśmy. Jak zacząłem po prostu poświęcać więcej czasu na pielęgnację swojego ciała i umysłu, bo też Wam polecam, abyście to robili poprzez medytację, poprzez czytanie, wyciszenie, sport, bieganie, czy cokolwiek, co potrzebujecie tak naprawdę, aby w swoim organizmie, w kontekście psychicznym, duchowym, fizycznym, fizjologicznym i tak dalej, abyście po prostu złapali taki zajebisty balans, nie? Czyli żebyście wiedzieli, że jesteście w miejscu i jesteście w stanie, w którym oczekiwalibyście tego od samego siebie. Więc ja myślę, że każdy, jak sam nad sobą trochę popracuje, to na pewno znajdzie sobie swój własny środek, każdy ma swój własny sposób i swój własny tak jakby cel, w jakim chciałby się znaleźć za jakiś czas. Ten odcinek w ogóle, tak sobie teraz myślę, słuchajcie, ten odcinek może być dla niektórych trochę śmieszny. Stoi obok mnie butelka, jest kanapki, które zjadłem, jakiś laptop, materac, w którym jestem, w ogóle dzielnica Wilanów, kurde, tak naprawdę zastanawiam się, czy ja chciałbym tu mieszkać? Nie chciałbym mieszkać. Tu według mnie jest zbyt intensywnie, zbyt głośno, zbyt dużo różnych takich, wiecie, środków, emocji. Ja jestem człowiekiem już takim, który w tym wieku chciałby mieć troszeczkę swojego terenu, gdzie zawsze mogę sobie odpocząć, naładować baterie, się wyciszyć i tak dalej. Chociaż niektórzy chcą i chcieliby tak naprawdę mieszkać w takich miastach właśnie nawet jak chociażby Warszawa i tu sobie po prostu rozwijać się osobiście, zawodowo i żyć pełnią życia. To też jest dobre. A właśnie słuchajcie, trzymam tak, niekiedy sobie robię takie notatki i tak naprawdę teraz muszę Wam powiedzieć, że napisałem sobie przychody w 2024 roku. Mamy napisane działka na Mazurach, 4 parcele. W zasadzie już nie 4, bo jak ktoś z Was wygra tą parcelę, to będą 3 parcele. Aha, i miałem właśnie wrócić właśnie. Dobrze, że to akurat się wszystko dzieje. Słuchajcie, bo te działki na Mazurach tak naprawdę, ta działka na Mazurach, która będzie podzielona na 4 parcele, słuchajcie, to jeśli ktoś z Was wybierze tą parcelę, jedną z 4, no to po prostu przepiszemy ją notarialnie na Was, na tą osobę, która wygra, a pozostałe 3 parcele ja zamierzam dzierżawić. I teraz patrząc z punktu widzenia inwestycji, nieruchomości, przychodów pasywnych czy niepasywnych, to jeśli ktoś z Was wybierze taką działkę, to na pewno też będę go wspierał w takim temacie, aby te wszystkie parcele, czyli te 3 moje i ta 4, na przykład Twoja albo kogoś, kto to wygra, aby ona przynosiła jakieś przychody. I musimy też zrobić tak, albo musimy wziąć pod uwagę to, aby ta parcela z roku na rok, ona i tak będzie rosła, jeśli chodzi o cenę za metr kwadratowy, czy ogólnie jako cały teren. Ale musimy robić wszystko, aby ten teren jeszcze musimy robić. Chcemy, ja chcę, ja będę to robił na pewno, żeby z roku na rok ta wartość tej parceli rosła, abym ja mógł jeszcze na nich więcej zarabiać. Więc jeśli ktoś z Was wybierze parcelę tą na Mazurach, czyli to te 1000 metrów, to na pewno może liczyć na moje wsparcie w kontekście tego, co będzie tam robione. Jeśli ktoś natomiast wybierze, słuchajcie, dom modułowy, który też można przecież wygrać, każdy, kto wygra, będzie mógł sobie wybrać kamień. Jeśli chciałbym mieć dom modułowy, ten dom modułowy, słuchajcie, jest o wartości 35 tysięcy chyba netto. I jak miałbym komuś coś polecać, to nie polecę nic, ponieważ uważam, że to nie będzie Twój wybór, tylko będzie moja podpowiedź, która nie powinna mieć teraz tak naprawdę miejsca. Więc niech ktoś z Was sobie sam wybierze. Bo na przykład jak ktoś będzie miał działkę
i mówi sobie, tak, mam działkę, ale nie mam domu, to oczywiście powinien wybrać konstrukcję domu modułowego Magórski 02, aby ten dom tam postawić. Ten domek można postawić, słuchajcie, bo już jeden postawiłem, tak jak wiecie, w Brzoziu, w miejscowości Brzozie, w Borach Tucholskich. Wykańczałem go z Mateuszem. Mateusz, jeśli to oglądasz, serdecznie Cię pozdrawiam. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Do tej pory pamiętam naprawdę ciężką pracę z Tobą. I muszę Cię teraz mocno pochwalić, bo jesteś silniejszym gościem w budowlance niż ja. Chociaż kiedyś myślałem, że ja jestem silny, nie? Słuchajcie, w takich pracach budowlanych, ale teraz jak już od kilku lat nie robię stricte prac budowlanych, chociaż kiedyś prowadziłem firmę budowlaną, to stwierdzam jednoznacznie, Mateusz, że Ty jesteś best of me, czy best of the best, jakby to nazwać. Więc jak ktoś z Was jeszcze, wracam do tej konstrukcji domu modułowego, chciałby po prostu tą konstrukcję mieć, to oczywiście jest ona dostępna w Fellongu, ale transport, słuchajcie, no będziemy musieli to jakoś zrobić, bo to jest, nie wiem ile ton chyba. Wiem, że to mi się nie zmieściło na dwie przyczepy, jak to przewoziłem, na przyczepę samochodową i na przyczepę tą, którą z tyłu ciągnę. Będziemy o tym rozmawiać. Na pewno będziecie mieli u mnie wsparcie, załatwię Wam instrukcję, powiem Wam, jak to należy zrobić, pokażę Wam filmiki, jeśli chodzi o ten domek, jak będziecie chcieli go składać. Jakbym miał więcej czasu, to nawet pomógłbym Wam, słuchajcie, ten domek komuś z Was zmontować, ale ostatnio mam tego czasu coraz mniej, zawsze to powtarzam, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Ostatnio się zgłaszałem też do mnie osoby, które widząc mój kanał, który jest małym kanałem i mam nadzieję, że takim pozostanie, bo nie chciałbym skupiać swojej całej uwagi na kanale. Za wszystkie współprace, które mi proponujecie, słuchajcie, to dziękuję. Nie na wszystkie mam czas, ale za wszystkie, wszystkie są interesujące tak naprawdę, bo ja jestem takim typem człowieka, słuchajcie. Jestem takim gościem, który jak widzi pomysł, to jestem w stanie go zrobić za wszelką cenę. I tak sobie teraz ostatnio zastanawiałem się, mógłbym rozpocząć kolejny, słuchajcie, jakiś pomysł, który będę realizował. A przypominam, domek w Borach, dokończenie tin house'a, postawienie tin house'a drugiego na Kaszubach albo w Sopocie, domek na drzewie, domek ten mały na wynajem, self-storage, magazyn obsługowy wynajem, rozwój firmy Evol, grunty leśne. Kurwa, za dużo tego jest. Dlatego muszę to teraz zmniejszyć. Sorry za przekleństwo, ale w tym momencie poczułem taką chęć, aby to po prostu powiedzieć. Żyjcie chwilą. Żyjcie tak, jakby to miał być Wasz ostatni dzień. I to nie będzie proste, słuchajcie, na początku, żebyście tak zrozumieli, bo mi to zajęło parę miesięcy, nie? Jak oprócz tego, że się nastawiłem już w ten sposób, aby żyć tą chwilą, to jeszcze musiałem to zrozumieć. To musiało wejść do mnie tak naprawdę. I uwierzcie mi, teraz śniadanie, które jem z dziećmi rano, albo chwila, kiedy wracam po pracy do rodziny i kiedy mogę mojej żonie w niedzielę przynieść śniadanie do łóżka, a robię to praktycznie co tydzień, jak jestem, powoduje, że czuję się szczęśliwy. I jak ja idę do pracy, słuchajcie, to nawet są takie chwile, że ja nie myślę, co mnie spotka, ale wiem, że będzie tego dużo. Więc ja jak taki robot, idąc do pracy, słuchajcie, rozwiązuję te wszystkie zadania, które są. Problemy. Nie odkładam tych kolejnych zadań i problemów na kolejne dni, bo to jest bez sensu, słuchajcie. Więc ja w pracy jestem sfokusowany na pracy. Nawet nie mam czasu, czasami nawet, wiecie, wejść na maila, odpisać na SMS-a, lepiej do mnie zadzwonić. Ale jak wracam do domu, słuchajcie, to tak, jak wracam do domu, to zostawiam pracę w pracy, a jak wchodzę do domu, to tu jest mój dom. Nie? Czyli jak wracam do domu, to jestem skupiony na domu przez przynajmniej kilka godzin, czyli powiedzmy od tej 16, 17 do 20, 21. I wtedy, kiedy cała moja rodzina idzie spać, ja wiem wtedy, że to jest jeszcze czas, aby Kamil trochę popracował. I teraz, jeśli ktoś z Was twierdzi, że wystarczy pracować przez 8 godzin, aby osiągnąć sukces, to jest w błędzie. Ja uważam, że wielu to już ludzi udowodniło, nie tylko pod kątem praktycznym, ale też no, teoretycznym, zobaczcie, bo prawda jest taka, jeśli ktoś poświęca więcej czasu na pewne działania, na pewną naukę, na pewne prace, które mają wykształcić u niego profesjonalizm, zawodostwo i tak dalej, no, jeśli robi to standardowo, sztampowo, tak jak inni, to na pewno nie osiągnie sukcesu. Więc ja jestem takim człowiekiem, że jeszcze
mi się chce. Chcę, ale pamiętajcie, nic nie muszę, tak samo jak każdy z Was. Nigdy nie pozwólcie sobie wmówić tego, że ktoś Wam każe coś zrobić, nie? Ktoś może Was prosić, abyście to zrobili. Jeśli jesteś na etacie i robisz to coś wbrew swojej woli, to po prostu tego nie rób. Zwolnij się, jeśli nie czujesz takiego flow, takiej atmosfery zajebistej w pracy, to po prostu musisz odejść z tej pracy. Muszę przerwać na chwilę, wiecie co, i się przewietrzyć, bo jest mało tlenu.